Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFun. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć wam o Sentinelach, potężnych robotach bojowych, których głównym celem była neutralizacja wszelkich ludzi posiadających zmodyfikowane DNA, w tym X-Menów, czy też dużej części drużyny Avengersów. Istoty te zadebiutowały w 14 części komiksu X-Men z 1965 roku, a na wielkim ekranie mogliśmy je widzieć w filmie z 2014 roku, X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Sentinele zostały zaprojektowane przez naukowca Bolivara Traska, który obawiając się rosnącej liczby mutantów na świecie, postanowił stworzyć potężne roboty, które miały służyć jako środki obrony przed nieludźmi. Wierzył on bowiem, że mutanty stanowią zagrożenie dla cywilizacji, a Sentinele miały ich wybić, nim by do tego doszło. Od czasu swego stworzenia pojawiały się one w dziesiątkach różnych historii i różniły się w zależności od wydarzeń, w których brały udział. Czasami bowiem potrafiły mierzyć od kilku do kilkudziesięciu metrów, mieć ciała przypominające ludzi, bądź też przypominać istoty stworzone z nanocząsteczek. Przy czym ta ostatnia wersja, widoczna m.in. w kinowej wersji, była jedną z najpotężniejszych, gdyż w komiksowych wydarzeniach z jednym Sentinelem tego typu musiało walczyć przykładowo 3 Avengersów, Iron Man, Kapitan Ameryka i Thor, i dopiero użycie przez nich pełni swoich umiejętności i mocy skutkowało pokonaniem pojedynczego robota, a jak wiecie, atakowali oni zazwyczaj w grupach liczących przynajmniej kilkoro osobników. Sentinele dzięki swojej ogromnej posturze cechowali się również niezrównaną siłą fizyczną, z którą mógł mierzyć się dopiero Hulk i Thor. W swoim zanadrzu posiadają również emitery niszczycielskiej energii, potężne tarcze służące defensywie, jak i broń białą, którą tworzyli ze swojego własnego ciała. Do przemieszczania oprócz latania i biegania używali również portali wymiarowych, które potrafiły otworzyć się dosłownie za plecami nieświadomych przeciwników. Istoty te były również biegłe w taktyce wojskowej, potrafiły doskonale kamuflować swoją obecność, jak i posiadały umiejętność, która stanowiła o ich największym atucie. Superkomputer przekazujący im dane posiadał wiedzę na temat słabości wszelkich ziemskich bohaterów. Dlatego też Sentinele potrafiły powstrzymać każdego X-Mena czy też Avengersa, wykorzystując jego słabe punkty. Było to niezwykle niebezpieczne, a walka z nimi wymagała również przełamywania swoich słabości, gdyż w innym wypadku te bezwzględne maszyny do zabijania bez litości neutralizowały obrane przez siebie cele. Przykładowo w komiksie z 1972 roku istoty te, przybywając z przyszłości, dosłownie zmasakrowały najsilniejszych X-Menów i zmusiły niedobitki Avengersów do ucieczki z Ziemi. W miarę jak historia rozwoju Sentineli ewoluowała w różnych seriach komiksowych Marvela, nierzadko zdarzało się, że potrafiły porzucić swoje pierwotne cele i stać się zagrożeniem dla całej ludzkości. W takim wypadku wielokrotnie w celu ich powstrzymania X-Meni musieli łączyć siły z Avengersami, innymi ziemskimi bohaterami, a nawet wzywać posiłki spoza naszej galaktyki, gdyż w pojedynkę żadna z ziemskich organizacji superbohaterów nie byłaby w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. Jeśli chcielibyście, abym opowiedział wam o kolejnych ciekawych postaciach ze świata Marvela, dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!